Witam wszystkich w nowym odcinku. Zaczynamy ćwiczenia. Chcecie mieć taką pompę jak ja tutaj na tym filmiku, to musicie robić to samo co ja. Czyli po prostu będę was instruował przez cały filmik. Odwrotne pompki, trochę na bicepsy, trochę na barki. Zaczynamy. Zaczniemy sobie od barków. Rozpiętki, czy tam raczej, to nie są rozpiętki, to są unosy bokiem. Robimy około 40-30 powtórzeń na serię, więc praktycznie do upadku mamy tutaj po 10 kg na rękę. Dzisiaj jestem jakoś mało pogadany, ale trening musi być. Dobijamy do końca. Kolejna seria, już ostatnia. Na początku to dość szybko idzie, te pierwsze 20 powtórzeń, ale kolejne idą coraz wolniej. Zresztą trenerzy personalni mówią, że zawsze, żeby robić wolno, więc powyżej 20 powtórzenia robimy wolno. A pierwsze 20 szybko, na wszelki wypadek, żeby zadziałało. Ale jak to mawia trener Paweł, to trzeba być wielkim chłopem i jeść dużo i nie być, jak on to mówi, chudym szczurem. Jeszcze troszkę. Możecie mi sami wymyślać challenge, może coś zorganizuję, ale... Albo nie. To był kiepski pomysł. Nie. Wycofuję się z tego. W masce mam dodatkowe otwory na powietrze, więc nie ma problemu. Oddychanie idzie w porządku. Tętno 180, więc jest jeszcze lekki zapas. Kolejna seria. Tutaj nie będziemy się wysilać, zrobimy 4 serie po kilkanaście powtórzeń, znaczy tak, no kilkadziesiąt. Nie pamiętam ile robiłem, chyba 30 czy 40, nie będę tego liczył. Trener Paweł też by nie liczył. To się robi tak na wyczucie. Mógłbym więcej, ale to by wtedy wyszła tylko jedna seria, a tak mogę zrobić 4. Bo ja takich wymachów to mogę porobić ponad 100. Spokojnie, ręce by paliły, ale jakoś bym może wytrzymał. Pewnie zrobię kiedyś taki challenge, żebyście zobaczyli. Po prostu, żebyście zobaczyli. I tyle. Nic więcej. Dobrze, zaczynamy bicepsy. Też od 30 do 40 powtórzeń. Lekki ciężar, dziesiątki. Muszę się nauczyć jeszcze robić dipy, bo coś się ostatnio kiepsko. Nie wiem, czy ktoś mnie słucha, ale w ostatnim filmiku użyłem innego mikrofonu i teraz używam innego i zobaczymy, czy będzie taki chropowaty dźwięk. No bo ja mam naturalnie taki dźwięk, to nie jest modulowany. On nie jest modulowany, w ogóle. Tak było, nie zmyślam. No, dobijamy do końca. Już mi się nie chce. Widać, że nie wchodzi to najlepiej. Najlepiej bicepsa robić codziennie, ale mi się nie chce. Na koniec filmu będę robił jeszcze odwrotne pompki na poręczach i tu
tutaj nie będzie dużo, nie będziemy szaleć, będzie tylko po 20 powtórzeń na serię, z tego powodu, że jakoś nie mam siły już. Mógłbym robić po 40, robiłem po 40. Ogólnie lubię ćwiczenia, gdzie się robi dużo, dużo powtórzeń. Czyli takie pompujące. Dawniej coś tam wyciskałem, ale już mi się nie chce. To co robię, to jest tak bardziej do schudnięcia. Planowałem zacząć biegać, ale wymyśliłem sobie, że lepiej będzie założyć kanał i nie biegać. I robić filmiki. To jest lepszy pomysł. Jeżeli mnie popieracie, to zostawcie lajka, subskrypcję i jak to ci youtuberzy wszyscy mówią, jakiś tam dzwoneczek czy inny dzyndzołek. Nie wiem. Tak róbcie, żeby wchodzić na ten kanał. Bo ja tu będę coś tam udostępniał. Mam plan zrobić filmik z przysiadami, z obciążeniem, bardzo ciężkim. To jest taki trening typowo na zakupy. Zobaczycie, o co chodzi. W przyszłych produkcjach filmowych mam zamiar pokazywać coraz to nowsze ćwiczenia. Może jakieś autorskie, może jeszcze takich, których nikt nie widział. Nawet ja. Także wszystko przed wami. Jeżeli chcecie mnie zapytać o jakieś porady treningowe lub coś w tym stylu, to zapraszam w sekcji komentarzy. I będę się starał odpowiedzieć w miarę sensownie. O czymś to miałem jeszcze mówić. A, nigdy nie kupowałem żadnych porad, żadnych planów treningowych i takich rzeczy. Gdyż uważam, że i tak by mi się nie chciało ich wykonać, więc po prostu robię to, co mi się chce. A jeżeli mi się nie chce, to tego nie robię. Takie mam do tego podejście. I być może wydaje mi się, że to jest kluczem, że po prostu wstać i cokolwiek robić. Niezależnie, czy to będzie dokładne technicznie, czy niedokładne. Wiadomo, że jeżeli robi się coś całkowicie bez sensu, no to wtedy można dostać jakieś kontuzji lub coś w tym stylu, ale ja to mogę dostać raczej kontuzji od nic nie robienia, więc wolę już coś robić niż nic. A teraz troszkę z innej beczki. Ja tutaj tak mówię trochę, ani nie przeklinam, ani nic, taki grzeczny jestem w ogóle, no bo nie wiem, czy to na YouTubie można przeklinać, czy nie. Powiedzcie mi w komentarzach, czy można, czy nie można. Chyba nie można. Dobrze, przypinka na koniec. I do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się, elo. Elo, elo 320.